Cześć, siemanko, witam was. Jak zwykle Gierek Mazowszaki, jak zwykle seria Hodowla Opasów na Mazowszu. Miało nie być vloga z kiszonki z kukurydzy, ale się pojawił, no bo niestety wyszły tutaj takie komplikacje, że chłopaki się nie wyrabiają na pryzmie, jest dużo czasu, żeby coś pokombinować. Kosimy na cztery zestawy. Jest to New Holland 914, Ursus C385, C360, no i pomaga trochę 30, jak już się nie wyrabia już kompletnie. Ogólnie chodzi o to, że ja nadążam wykaszać tutaj wszystko na spokojnie, tylko zestawy nie nadążają podjeżdżać i nie nadążają ubijać pryzmy chłopaki, więc jakby trochę dzisiaj oni nawalili. Co będzie też chyba przyczyną tego, że będziemy robić tą kiszonkę aż do samej nocy. Także widzicie, jak to szybko idzie. No kurde, niby kukurydza słaba, ale kiszonki jest co niemiara. Obornik poszedł pod nią i nawozu dużo. Także jest jej sporo. No i jak widzicie tutaj, jeden przejazd przez pole i właściwie zestaw już gotowy do odwiezienia. Ale co chwilę dzwonią i że jeszcze pryzma nie ubita, że nie rozładowany ten. Więc jak 914 teraz pojedzie, to ja wiem, z 10 minut będę czekał, żeby podstawili następny zestaw. Więc słabo to trochę wychodzi, chyba zaraz tam pojadę na tą pryzmę i skontroluję, trochę pospieszę. Bo naprawdę, no w takim tempie to słabo to widzę, żebyśmy dzisiaj zdążyli w ogóle to ogarnąć. Także taki dzisiaj krótki vlog. Jak widzicie, robota idzie, sierżkarnia chodzi, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym vlogu.